Chciałbym się najpierw przedstawić, bo chyba większość mnie nie zna. Tylko nie wiem, czy tym ziemskim imieniem, czy tym duchowym. Najpierw to, co cielesne, więc moje ziemskie imię to jest Grzegorz Leszek. Duchowe moje imię to ja zajmuję się ogólnie budowlanką. Także buduję duchowe domy, tak buduję ludzi, burzę jak trzeba, remontuję. A tutaj na ziemi wraz z moją żoną Esterą prowadzimy kościół w Bytomiu od 10 lat. I mamy również dwóch synów. Jeden ma 17 lat, Kuba. Drugi ma skończone 7 lat. No Kuba też ma 17 skończone. Oboje są na nowo narodzonymi chłopakami. Kuba jest po chrzcie, 5 lat. Szybek przyjął Jezusa około rok temu. Zrobił to naprawdę szczerze i świadomie. Płakał wtedy bardzo przy tym. A owoc tego jest taki, że czasami zagaduje mnie o 6 wody. Ale chcę jeszcze poczekać, aż trochę jego świadomość wzrośnie. Ja, moi drodzy, chciałbym powiedzieć jak świadectwo, jak ja wchodzę w taką życiową odwagę. Od początku, w zasadzie konferencji, ci, którzy byli tutaj od piątku, to bardzo często przejawia się temat właśnie odwagi. I szczególny nacisk tutaj na ten temat był kazany tak mocno w piątek i też była modlitwa wstawiennicza w tym temacie. Artur powiedział w piątek na spotkaniu dla pastorów, że lider musi być osobą odważną. Ja się w 100% z tym zgadzam, ponieważ jeżeli lider nie będzie osobą odważną, to nie będzie miał żadnego wpływu. A ponieważ jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby mieć wpływ, to wszyscy jako ludzie nowonarodzeni potrzebujemy być odważni. Amen. Dlatego, że odwaga otwiera nam drogę do tego, że możemy stać się liderami i przywódcami. A więc myślę, że wszyscy wiecie, że odwaga to nie jest brak lęku, tylko odwaga to jest konfrontacja się ze swoim lękiem, skonfrontować się ze swoim lękiem poprzez to, że wchodzimy do miejsc, których się boimy, tak? I kiedy nasz kościół zaczął już działać legalnie od 2012 roku, to ja wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał stanąć przed tematem lub zderzyć się z tematem ewangelizacji ulicznych, ponieważ ja wiedziałem, że nasz kościół nie będzie kościołem, który się będzie kisił w środku, ale wiedziałem, że mamy być na zewnątrz. Ale na samą myśl o ewangelizacjach ulicznych, to ja dostawałem paraliżu, jak to chyba wczoraj tutaj Mateusz powiedział, rozwolnienia, tak? Ogólnie ulica mnie zawsze przerażała i ponieważ to taki moja taka największa góra, to na tej podstawie chciałbym powiedzieć, jak ja tą odwagę, jak ja w to w ogóle wszedłem. Wiadomo, odwaga jest potrzebna na różnym poziomie naszego życia, ale tym przykładem ewangelizacji ulicznych chciałbym się tutaj posłużyć. A może widzieliście ostatnio takie zdjęcie w internecie gościa, który stoi na takim czerwonym małym busiku z szofarem i tam coś głosi, to właśnie jestem ja. Bo niektórzy też pytali, mężczyźni pytali, czy mi się dach nie wgniótł, więc rozumiem to podejście mężczyzn do szanowania samochodów, ale dach się nie wgniótł, jest cały. Więc dzisiaj już nie mam z tym problemu, żeby ewangelizować, ale miałem, tak jak powiedziałem, miałem z tym problem. Teraz właśnie chciałbym powiedzieć na podstawie też słowa, jak ja wchodzę w tą życiową odwagę. To jest fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan są przed radą po tym, kiedy uzdrowili człowieka i głoszą śmiało już wtedy Ewangelię. I Dzieje Apostolskie 4:13 mówi, a widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Poznali ich, że byli z Jezusem. Jaki był Jezus? Jezus był odważny. Jezus był odważny. I chcę powiedzieć, że nie tylko my potrzebujemy przebywać z Jezusem,
ale żeby stać się osobą odważną, to my potrzebujemy szukać relacji z odważnymi ludźmi. Więc ja szukam relacji z odważnymi liderami. Powiem tak. Szukam relacji z odważnymi liderami i w 2014 roku, kiedy tak mocno bałem się ulicy, zaprosiliśmy właśnie Artura z Agatą i w Bytomiu jest ulica taka główna, dworcowa, na której też ewangelizujemy, obecnie ona jest w remoncie. I to było jakieś spotkanie takie później z, też ewangelizacyjne. Artur wziął ulotki nasze i poleciał w Długą przez Dworcową z tymi ulotkami. Ja za nim jakieś może tam 10-20 metrów. Chcę wam powiedzieć, że byłem zaimponowany jego odwagą, ale zarazem ja się strasznie bałem w ogóle. I biegłem za nim, tak? Ale się bałem. Potem gdzieś Artur z szefarem stanął na hasioku. Takim hasiok to jest kosz na śmieci, na Dworcowej. Zagrał na tym szofarze. Ja mówię, wow, mówię, ale odwaga. Imponowało mi to. Jeszcze Mateusz do nas jeszcze przyjeżdżał, pamiętasz, takim głośniczkiem ma. Więc szukałem pomocy, gdzie się da. Też kiedyś, z tego już później pokutowałem, krytykowałem Artura za to, że tak się drze na ulicy. Ja mówię, czy on nie może tego spokojnie powiedzieć? Przecież to w ogóle tak bolą uszy. A dzisiaj zrozumiałem i tak moja żona powiedziała, tak, że wiesz co, że dopiero jak ty się drzesz na ulicy, to dopiero ludzie zaczynają cię słuchać, zatrzymują się samochody, otwierają szyby i dopiero wtedy zaczynają ciebie słuchać. To jest raz. A dwa, że ja też wiem, że kiedy ja krzyczę na ulicy, to ja biorę autorytet nad siłami demonicznymi i dzisiaj to rozumiem, także pokutowałem z tego. Więc tak jak powiedziałem, zaimponowała mi odwaga człowieka odważnego i oczywiście prawda Boża, że nie dał mi Bóg ducha lęku, ale ducha mocy, miłości, zdrowego zmysłu, panowania nad sobą i tak dalej. To jest jedna rzecz i wyznawałem to oczywiście. No i odważni ludzi. Druga rzecz, która mi pomogła i pomaga, to kiedy Piotr i Jan byli, stali tą przed radą stali, jest napisane wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich. A więc Piotr był pełen Ducha Świętego, ja napełniam się Duchem Świętym, a nie lękowym materiałem. I nie lękowymi informacjami, dlatego że kiedy ja jestem pełen Ducha Świętego, to lękowa informacja, wiemy, że jest ich dużo ostatnio, ona na mnie nie działa. Po prostu nie działa na mnie, nie jest w stanie wykonać we mnie żadnej pracy negatywnej, a tym samym nie jest mnie w stanie zatrzymać, żebym ja szedł do przodu, tak? Kiedyś był nas taki człowiek zdepresjonowany w lękach i moja żona się go zapytała, czy oglądasz horrory? Powiedział, że tak. Powiedziała mu, żeby wyrzucił telewizor, bo się na nim obraził. Powiedział, że jej nie lubi. Tak. On z tym nic nie zrobił, więc to jest taka moja, ja za tym idę. No a wiadomo, napełniamy się przez czytanie, czy też rozważanie słowa, przyjmowanie tego słowa, rozmyślanie. To myślę, że takich podstaw nie muszę tutaj mówić. I trzecia rzecz, to jest Ewangelia Jana 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, mówi Jezus, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat i w Biblii 1000 lat jest napisane, miejcie odwagę, miejcie odwagę. I dla mnie być odważnym to nie jest opcja do wyboru, tylko to jest Boże przekazanie. Ja innej opcji nie przyjmuję, jak tą, że ja inaczej muszę, nie muszę, ja chcę być odważny. I to traktuję jako Boże przekazanie, a nie opcję do wyboru. Odwaga wiąże się z ryzykiem, świadomym i nieświadomym, chciałbym wam taki kawał powiedzieć. Stary mol mówi do młodego mola, dzisiaj masz pierwszą oblatówkę, pierwszy swój lot przez pokój. Tutaj ten młody mol poleciał, wrócił szczęśliwie. No i ten stary mol się pyta, jak było? Mówi, no chyba dobrze, wszyscy mi klaskali. (Śledzimy)
łatwo być odważnym, jak jesteśmy nieświadomi zagrożenia, tak? Trudniej być odważnymi, jak to zagrożenie jest dla nas takie też realne. I ja się też ćwiczę w odwadze. Na przykład chodzę biegać wieczorami, już późno, naprawdę późno. I chodzę biegać w takie ciemne miejsca, dlatego że ja w odwadze cały czas się ćwiczę i ją trenuję. I chyba w sobotę, wczoraj, na uwielbieniu sobie tam się delektowałem tym, że mogę być z tyłu. I takie słowo mi przyszło i to było takie bardzo realne, kiedy Bóg zapytał, kogo poślę. I zarazem, wiem, że to był Bóg, ale zarazem był taki jakby taki smutek też jego, bo tak naprawdę wielu się deklaruje, że ja pójdę, ale tak naprawdę Bóg może posłać odważnych. Bóg może posłać odważnych i w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. To jest moje, oczywiście możecie mieć inne doświadczenia, tak, narzucam wam jakichś swoich metod, ale u mnie na dzień dzisiejszy to działa i tego was też zachęcam. Amen.